Już za chwilę rozpocznie się spotkanie B-klasowe pomiędzy Białą Gwiazdą Krasica, liderem tabeli, Dobrowianką. Tuż przed rozpoczęciem tego spotkania rozmawiamy z osobami, które zarządzają tym klubem, czyli zespołem Białą Gwiazdą Krasice. Na początku zapytam o spotkanie. Jaka jest mobilizacja przed starciem z liderem tabeli? No musimy powiedzieć, że nie wszystko wypaliło tak, jak żeśmy sobie tego życzyli i jak przewidywaliśmy, ponieważ no jeden z piłkarzy w dniu dzisiejszym bierze ślub i jest obecnych na tym weselu czterech podstawowych piłkarzy z pierwszej jedenastki. No to wyglądało dosyć optymistycznie, ponieważ wcześniej obiecywali, że zasilą nasze szeregi. No jednak ich sympatie chyba zahamowały ich zapędy. No i niestety musimy grać bez tych czterech podstawowych zawodników. Zespół póki co jest w środku tabeli. Czy to jest wynik na miarę potencjału tej drużyny? Myśmy nigdy nie zgłaszali jakichś takich, że tak powiem, zamiarów mocarstwowych. Naszą, że tak powiem, misją tutaj jako działaczy jest to, żeby ludzie mieli te igrzyska, żeby mieli się czym zająć w niedzielne popołudnia. No i żeby młodzież mogła skorzystać z tego boiska pod okiem trenera i żeby znaleźć im zajęcie po prostu, jak mają gdzieś chodzić w niepożądane miejsca, to wydaje mi się, że tutaj jest bardziej adekwatne to miejsce. No właśnie, teraz zapytam, jak wyglądają struktury klubu, jak tutaj sobie radzicie w tych Krasicach. Na pewno nie jest łatwo, ale jak wygląda sytuacja? Radzimy sobie tak średnio, że to muszę powiedzieć. Wszystko działamy sami. Liczymy, znaczy dużo nam pomaga gmina. Wszystkie fundusze dostaliśmy z urzędu gminy. I wszystko remontujemy sobie, boisko, wszystko dbamy o koszenie trawy, wszystko sami. Chciałbym tutaj dodać, że podziękować w tym miejscu właściwie panu Tomaszowi Gęsiarzowi, wójtowi gminy Mstów. No, pokazuje on wielkie zainteresowanie i wielką troskę nie tylko o nasz klub, ale o wszystkie kluby działające na terenie gminy Mstów. Dowodem tego jest dosyć wysoka dotacja. Należy także podziękować Radzie Sołeckiej wsi Krasice, która w każdym sezonie dokłada te środki, jakie na jakie stać. No, nie są to jakieś oszałamiające, ale te 4-5 tysięcy dla takiego klubu jak nasz to jest naprawdę majątek. A jak wygląda sytuacja tutaj kadrowa, jak wygląda sytuacja z naborem do tego klubu? Co możecie powiedzieć na ten temat? Znaczy posiadamy dużo naszych juniorów, młodzieży miejscowej, którzy mają 16 lat. I stawiamy się szkolić samych młodzież. Jest w kadrze paru doświadczonych zawodników, ale główny nacisk kładziemy na szkolenie młodzieży. Z tego co wiem, to bazujecie głównie na swoich zawodnikach, nie staracie się tutaj o jakieś nabytki z zewnątrz. Znaczy jest paru, jak to się mówi, przyjezdnych, ale przeważnie sama gramy, jak to się mówi, swoimi zawodnikami. Poruszę jeszcze ostatnią kwestię, bo jak tutaj będziemy mogli zauważyć, no murawa na pewno nie jest w idealnym stanie, ale z tego co tutaj już słyszałem, jest szansa, że to się zmieni. No złożony jest wniosek o dotację na modernizację i budowę obiektów sportowych i tutaj akurat to nasze boisko się mieści w takim określeniu. No już wniosek już jest w zaawansowanym studium, przy czym no te środki, które są proponowane, są chyba troszkę za niskie. Jutro udajemy się do wójta, do pana Gęsiarza i znając jego zaangażowanie, no jesteśmy pewni, że wspomoże te nasze działania i wiosną prace ruszą na tym boisku. Już w następnej rundzie, jeżeli się spotkamy, to myślę, że na takim boisku, którego się nie powstydzimy. Czyli procentowo tak na 100% już możecie być, wierzycie w to, że ta murawa będzie. Wierzyć wierzymy, ale na 100% nie jesteśmy pewni. Dopiero jak będą pieniążki, jak będzie promesa, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że coś zrobiliśmy dla tego klubu i dla tej miejscowości. Tutaj przed kamerą można złożyć taki apel albo taką prośbę do tutaj zarządzających gminą o to, żeby to przyspieszyć to jak najszybciej. No jak najbardziej. Jak już podkreśliłem, jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z włodarzami gminy, zarówno z przewodniczącym, jak i z panem wójtem, z radnymi. Ja myślę, że nie będzie żadnych, no ale mam okazję, więc apeluję, panowie radni, którzy oglądacie tutaj tę transmisję, to nasze spotkanie, no zobaczycie sami, że ta murawa nie jest zbyt ciekawa. No jesteśmy chyba najsłabiej doposażeni drużyną sportową na terenie gminy Mstów i proszę panowie, żebyście pozytywnie rozpatrzyli to nasze wołanie. To jeszcze na koniec po jednym zdaniu z obu panów, czego życzyć Krasicom tutaj, także mam na myśli tutaj wynik sportowy, czego życzyć tutaj Białej Gwieździe? No myślę, że mamy taki cichy plan, żeby się nasza młodzież ogrywała, bez kontuzji, bez niczego, chcemy w środku tabeli.
Dokładnie, no tutaj co kolega mówił wcześniej, że bazujemy na mamy grupę już teraz 4 chłopców, którzy nie mają 15 lat, a już ich zdolności po prostu umożliwiałyby im grę. Poziom sportowy jest zadowalający, no niestety metryki nie da się oszukać i trzeba odczekać do tego 2017 roku. No to będziemy czekać, myślę, że jak następnym razem się tu zjawimy, to już tutaj zobaczymy zupełnie inne warunki. Klub będzie naprawdę dobrze zorganizowany, jest dobrze zorganizowany, ale będzie tutaj widać postęp. Dziękuję.